Witam ponownie w Paradise Lost. Lecimy dalej z naszym Szymonem. Będziemy musieli, myślę, że dostać się do naszej Ewy, która jest z nami w kontakcie w radio. Cały czas się odzywa. Okej. Czyli tylko tutaj słyszeliśmy, tak? No, w porządku. Przypominam oczywiście o łapce w górze, jeśli wam się seria podoba. No i dajcie znać, co myślicie, jak to może się wszystko zakończyć, bo gra oczywiście nie jest jakoś bardzo długa. Ale jesteśmy prawdopodobnie tak na półmetku. Więc lecimy dalej. Szymon, przepiękna muzyka. I can hear your footsteps. Okej. Tak. No, ufać to jej nie ufamy, ale... Intrygująca historia. Okej, dostaliśmy... Nie wiem, czy to alkohol, czy jakiś... Czy jakiś lek, ale... Mogłem to zabrać, co ciekawe. Kurde, niesamowite. Ale no ten... Ten detal naprawdę świetny. Naprawdę świetny. Wiadomo, taki klimacik troszkę za mgłą. To może czasami przyćmić jakieś tam niedogodności graficzne, ale tak czy tak jest rewelacja. Okej, też bierzemy. Czyli myślę, że to jest do odkażania. Ewentualnie zrobimy jakiś koktajl z tego, ale... Ciekawe, kiedy to się przyda. I'm here. Okay. I think there's a working camera in here. It's so dirty I can barely see a thing. Czyli do czyszczenia. No dobra. Honestly, there's nothing to see here. I'll be the judge of that. Thank you very much. Find something to help you clean the camera. There's a bottle of some kind of chemical here. What kind of chemical? I don't know. I don't speak German. Schade. What? Mm. It doesn't matter. What does it say on the label? Schade to jest szkoda. Don't tell me it's a solvent and you tried to sniff it. And now you're lying on the ground unconscious. Don't worry. I'll be here when you wake up. Wait. If it's really a solvent, you could use it to clean the camera. Just please don't touch it with your hands. Find something to pour it on. No ja mam. Tylko szczerze mówiąc, nie widziałem jeszcze kamery. Tam jest kamera. Szade. Wejdziemy tu na górę, co? It works. Wow. What big eyes you have. Now you should say. All the better to see you with. Chciałem powiedzieć. Do you know that story? The moral is you shouldn't trust strangers because they'll eat you. But I promise not to eat you if that makes you feel better. You weren't kidding when you said there's nothing here. This place is a mess. Wait, what's that at the end of the balcony? Kurde. Who'd have thought that Poles wouldn't keep things as tidy as Germans? Ale naprawdę te nawiązania jeszcze. Chciałem powiedzieć o tych oczach. His kidneys are starting to fail. There is not much we can do for him now. There is. You know that. I'm too tired to have that discussion again. What do you want from them? To pray their problems away? It hasn't helped them so far. Oh, that was horrific. I don't even know what to say. Tutaj kolejny obraz. Jeśli poznajecie, dajcie znać w komentarzu. Widziałem, że tam niektóre właśnie
zostały rozpoznane przez was. Szacuneczek. To co, idziemy dalej. Ale z tymi oczami fajne. Więc tak, myślę, że spróbujemy jeszcze tutaj się przedostać, bo przyszliśmy stamtąd. Tutaj jest ten sam obraz, nie? Już drugi raz, albo nawet trzeci. Nic. No nie takie nic, bo te obrazy myślę, że mają jakieś znaczenie i na pewno są jakimś odwołaniem, może do polskiego malarstwa, ale szczerze tutaj nie rozpoznaję, więc ciężko powiedzieć. Okej. Ale kapitalnie to się prezentuje. Te tkaniny, jak żywe. No ciekawe, kim jest ta Ewa. Tak naprawdę, ale ufać to nie ufamy. Morał jest dobry z tej historii. A może wszystko się okaże w porządku. Kto wie? Do Głównego Urzędu Rasy i Osadnictwa patrzę na zlecenia dietetyczne dotyczące biokomponentów opracowane przez urzędniczkę do spraw osadnictwa, panią Sieglind Huber. Ta część wydawała mi się szczególnie zabawna. Rozwój mózgu w dużym stopniu zależy od egzogennych kwasów tłuszczowych. Ich naturalnym źródłem są ryby, owoce morza oraz wodorosty, takie jak algi. Czy pani Huber zdaje sobie sprawę z tego, że jej rekomendacje są śmieszne? W przeciwnym razie, czy możecie jej to przekazać? No to są te kwasy, ale też występują przecież w innych roślinach, ale wtedy musimy sobie to przetwarzać, nie? Już w organizmie. No to teraz tak. Tu mamy jeszcze jakąś do odsłuchania. Symbolizes how strongly we hold to our values. Values which are not up for discussion. A storm rages on the surface. We are whipped back and forth by the gale, but our values remain unchanged. Our fathers, our mothers, our grandmothers and grandfathers, they all shed their blood for principles. Today, so too will we shed our blood. But this time, we shall conquer and seize our future. Okej. No zobaczcie, taki... No, ray tracing to nie jest, to jest bardziej ten DSR. No, ale podobnie robił wrażenie jak w Hitmanie. Tylko to jest wszystko ręcznie ustawiane. Jeśli nie będziemy widzieć, zaraz to sprawdzimy. Tu powiedzmy, że jest takie odbicie. Jeśli nie będziemy widzieć tej lampki, taka ciekawostka, to odbicie w podłodze powinno zniknąć, więc uwaga. Zniknęło. Zniknęło. Tylko to, co właśnie widzimy na naszym zasięgu, no to jest wtedy odbijane. A ray tracing działa w sumie troszkę inaczej, normalnie na powierzchnię. No jeśli coś tutaj istnieje w przestrzeni, to my to widzimy tak czy tak, nawet jeśli nie ma tego w zasięgu naszego wzroku, także taka jest różnica. No i oczywiście dużo trudniejsze do implementacji, bo musimy tutaj to wszystko ręcznie robić, a te silniki z ray tracingiem tak naprawdę już mają to wszystko wbudowane, odpalamy i tylko, no, zasoby, niestety zasoby, ale
Nie jest to już aż tak trudne jak kiedyś do stworzenia. Oczywiście każdy silnik inaczej na to reaguje, ale te przystosowane naprawdę już dużo lepiej to obsługują. Moi drodzy, gdy odszukali nas podczas rozdzielenia żywności, czara goryczy się przelała. No, cytując tutaj króla Foltesta. Naiwnością z mojej strony było myśleć, że dotrą do nich nasze argumenty. Wydaje mi się, że teraz już nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Zaatakujemy w południe. Pamiętajcie, że ci ludzie nie są już tymi, których niegdyś znaliście. Nie litujcie się nad nimi. Oni też nie okazaliby wam łaski. No tutaj wiadomo, jeśli jesteśmy w jakiejś sytuacji zagrożenia, to już nikt się nie będzie patyczkował. Kolejny telefon do Ewy. Hey, I was getting lonely, so I figured I'd call you. I hope you don't mind. No czekajcie, powiedzieć źle? Did you say your name was Eve? Could you please not compare me to a lifeless machine? It's Eva. E-W-A. Eva. I thought we agreed to trust each other. I do trust you, I'm sorry. I have an idea. Each of us says something about themselves. Something personal. I'll start. I was born in Kraków, but I spent most of my life living in a small village in the mountains. Okay. My dad is sort of a pastor. I was always really impressed by how he managed to inspire his people, but I never got to meet my mom. Your turn. Remember something personal. No to wiemy. Tutaj o mamie możemy powiedzieć. Mężczyzna może być tatą, oczywiście. Powiemy o mamie. My mom passed away recently. Oh, I'm sorry to hear that. And now you're looking for the man in the picture. Did he know your mom? I think so. I understand now. Thank you for telling me that. It couldn't have been easy. I should keep going. Right. Thanks for the chat, Shimon. Talk to you later. Kurde, no też twórcy mówili, że mamy tutaj kilka rozwiązań na koniec. To nie jest jakiś spoiler, to jest w sumie oficjalna taka wiadomość. Więc no pewnie od naszych relacji z Ewą wiele zależy, nie? A tutaj... Tutaj jest jeszcze jakiś przycisk. Ja bym sprawdził przy tej windzie. Czy coś mogę tu zrobić? Chyba nie, nawet nie przejdę. Dobra. No możemy być takim gburem, totalnie już nie odpowiadać, ale to jest zawsze, jeśli gramy pierwszy raz, zawsze jakaś tam nadzieja, że jednak może być w porządku, nie? Ta osoba po drugiej stronie. Ale no, wiele wskazuje na to, że nie. Chociaż może to właśnie od tych relacji wszystko zależeć i wtedy inaczej postąpi na przykład w końcówce, czy jak się spotkamy, albo coś w tym stylu. Także jeszcze bym nie przekreślał, bo to też może od nas zależeć. Okej, mamy kolejną tą tubę. Mamy kolejnego YouTube'a. No i to w Krakowie, więc fajnie. Jesteśmy na miejscu. Kolejny raz komputerek. Który jest, no, swoją drogą bardzo interesujący w swoim działaniu. Sure, just give me a second to find you on the monitors. I found another Eve memory tube. We don't need to play it. The system doesn't seem to require it. What if I want to? Why would you want to? Has anything good come from digging up the past? So far, it's all been stories of destruction and betrayal. I found the man I'm looking for in one of these recordings. I'd rather you didn't waste our time with another memory tube.
You know my opinion, do what you want. Oczywiście, że odtworzymy. I want to play it. I can't stop you, can I? Nope. Ale to imię też związane z tym komputerem, no myślę, że nie bez przyczyny. Tu jest Ewa, tu jest mi Eve. Ale bardzo podobnie, nie? Dobra, mamy hosta na 77. 66, dobra. At this rate we should be able to leave the bunker in a couple of months. That is if we choose. Huh? Dominika. Answer it. Lucian, we need to talk. Well, this certainly is a surprise. To what do I owe the pleasure, Dominika? I want to negotiate. No. As I've already told you, the situation is simple. We split the food three ways. You get a third, we get a third, and the rest will be given as an offering to the gods. If it weren't for their guidance, we wouldn't have found the food to begin with. We must pay our respects. Fine. Fine. We'll split the food three ways, but on one condition. You take down those turrets. I'll take them down. Eventually. If you keep your end of the bargain for the next 2 months, then I'll agree to remove them. Think of it as a grace period. If you want production to continue, then you need to take them down. Now. The thing is, Dominika, I need you less than you might think. Come back when you've come to your senses. Wait. Let's not make any hasty decisions. I'm sure we can come to an understanding, Lucian. Wyciszył się. What's happening? Deactivated. She tricked us. What? I don't know what you're... You'll find out soon enough. But I can promise, this won't end well for you. Find her! O kurde. Get those turrets back online quickly. To Dominika to wyłączyła? Show me the map. They're already on their way. They mustn't get across the bridge, do you understand? Hold them back! O kurde, ale jazda. Nic nie mogę zmienić, zamykamy bramę. Broń obuchowa. We have to blow it up. We have to blow up the bridge, do you understand? There is no other way. If we don't, all of this will have been for nothing. O kurde. The turrets are back online. Authorize the use of lethal force. Make sure no one's on the bridge when it explodes. Kurde. My teraz możemy zmienić bieg wydarzeń? Czy już nie? Kurde, ciekawe. No tam mamy 14, ale... What have you done? You still don't understand how any of this works, do you? I didn't want this. I didn't want any of this. O kurczę. Made me do this. I wszystko. Wszystko rozwalamy, tak? No i niedobrze. Niedobrze.
A ostrzegała. Ostrzegała Ewa. Kurde, ale bardzo... Bardzo jestem ciekawy, jak te wybory wpływają. To jest ten most. Wow. Proszę państwa, wow. Co byście tutaj wybrali? Od razu tamtych 14? Ciężka amunicja? Idealnego wyboru moim zdaniem nie było, ale... No, zginęło więcej osób, niestety. W tym wypadku. Kurde, ale tutaj... Tutaj zdetonowano, nie? W tym miejscu. Okej, boy. Ja myślę, że 100%, że spotkamy tą Ewę. Byłby ogromny niedosyt, gdybyśmy tego nie zrobili, więc... Myślę, że tak. No i oczywiście, jeśli to jest ojciec, to też... Może się uda? Kto wie? Pędzimy przed siebie na razie. Ale ten motyw z komputerem... Mocny. Oj, mocny. Tu już troszkę jakiś mech porośnięty. Co my tu mamy? Dlaczego Ewa już teraz milczy? Już nas nie lubi, co? Już nas nie lubi. Ale naprawdę ciekawe, gdybyśmy inaczej wybrali na tej konsoli, to... To co, ten świat by wyglądał inaczej nagle? Nie wiem. Nie wiem. Transkrypcja automatycznego nagrania uruchomionego po wykryciu hasła Koza za pomocą... Interkomu. Zofia i Alojzy. Okej. Jak będą dłuższe, to już zostawiam wam do poczytania. Dobra, Ewa. Sprawa jest. Can you see this? No, where are you? It looks like a food processing factory. I can't... Ewa? Ewa? Nie pomoże. Dobra, tu mamy trzy. To. To się samo otworzyło? Czyli tam mamy drzwi. Chyba jest okej, nie? Ewentualnie...
What? Oh my god! O kurde, chwila grozy była, moim zdaniem. Była chwila grozy. Ewa? Can you hear me? I thought I was going to die. I need to tell you something. You saved my life, and not just now. When my mom passed away, I didn't think I could carry on alone. There was no one, nothing left for me to live for. I tried looking for Lucien because I needed someone to be there for me. And that someone was you, not him. I have a goal now. I'm going to find you. Oczywiście, że odnajdziesz. Jest jakaś tuba? Nie ma, nie? Kurde! Co to za miejsce, ośliny? Czyli tutaj to jedzenie. Ta hodowla, nie? I uprawa. Stenogram, pismo z wnioskiem. Zgodnie z informacjami dostarczonymi przez Główny Urząd Rasy i Osadnictwa do dnia 1 marca 60 roku miało do nas dotrzeć 200 ton orkiszu. Dostawa ta dotąd nie miała miejsca, to pilne, oczekuję niezwłocznej odpowiedzi. No ja wybrałem tam pszenicę, nie? Odpowiedź, wniosek otrzymano. Opóźnienie wynika z ogromnej głupoty polskich bandytów. Chcieli wysadzić posterunek SS, jednak ich materiały wybuchowe eksplodowały zbyt wcześnie, niszcząc pobliski magazyn, w którym przechowywano orkisz, przeznaczony dla Zulcendorfu. Dostarczymy wam orkisz tak szybko, jak to będzie możliwe. Zobaczymy, co tu mamy. Za uprawy zielska. Same zielsko. Już wiem, dlaczego to się tak skończyło. Przedawkowali. Znowu zielsko. Ale musimy jakoś się stąd wydostać. Alejki. Tak naprawdę nic więcej. Ale cały czas się wydaje, że wiecie, to nie jest tak pod ziemią całkiem, nie? Tu światło wszędzie tu gdzieś dochodzi. No mamy te lampy. Ale no teraz już tego nie powiem. Teraz tego nie powiem, bo jest depresja, proszę państwa. Jest depresja. I czwarty? Czwarty! Gezel. Level 4. This is where the labs are supposed to be. I knew you'd make it. Eva? Yes, I'm here if you need me. Super, co? To moim zdaniem możemy tutaj zrobić przerwę. Możliwe, że następny odcinek będzie już kończącym. Ewentualnie zrobimy taki dłuższy. Ale no, niech będzie na tej czwórce mała przerwa, więc wielkie dzięki za oglądanie. Pamiętajcie koniecznie o łapce w górze. To naprawdę pomaga. Jeśli podobają wam się moje materiały, no to zachęcam właśnie pod każdym filmem łapkować, pisać komentarze.
oglądacie. No i kto dotrwał do tego momentu, niech napisze poziom czwarty. Do następnego.